Witajcie wszyscy z tej strony, znowu Starkej. I po bardzo długiej przerwie widzimy się znowu w Terrarii. Niestety samemu, bo dalej nie udało mi się zgrać harmonogramu z siostrą. O super, krwawy księżyc. Dobra, mniejsza to, nie będę się nim przejmował. No, ale kontynuując, znowu samemu nie udało się zgrać z siostrą. I powiem szczerze, doszedłem do wniosku, że nie będę czekał już na nią, czy na wędkownika. Nie umiemy się zgrać, trudno. Będę się oczywiście starał, by byli na odcinkach, ale postaram się dwa razy w tygodniu Terrarię, nieważne czy sam, czy z nimi, wypuścić. Ogólnie to, co widzicie teraz, to jest delikatnie zaktualizowana baza w niektórych miejscach, no tam. Nie będę się okłamywał się. Dobra, już się plączę sam w swoim języku. No, ale nie będę okłamywał siebie i was. Trochę z siostrą pobudowaliśmy. Niedużo po tym, jak odcinek ostatni nagraliśmy tam, nie pamiętam, czy on był u mnie i czy u niej. W ogóle nie pamiętam, co było pokazane na YouTube'a, czy nie. No, ale mniejsza o to. No i właśnie, grzyby rozrośnięte, dżungla też, jak widzieliście, rozrośnięta. Teraz mamy krwawy księżyc. I powiem szczerze, plan na dzisiaj to walka z królową pszczół. Miałem odcinek już w sumie nagrany po części. To dobra, może nie tyle, co miałem. Co miałbym, w którym pokazywałbym wam walkę z królową Mytus i tym czymś. Ale oczywiście wspaniały ja, po długiej przerwie od nagrywania, zapomniał przystawić się na wszystko. W sumie na nagranie niby leciał stream, ale klucz streamu nieprawidłowy. Więc w sumie walka się nie uwieczniła. Pokażę wam jeszcze raz, spokojnie obiecuję. I przepadło. Nie wiem, co więcej mówić. Smutek na pewno, wielki, rozpacz, żal. Poza tym, że walczyłem z tą dwójką, jeszcze próbowałem pokonać to coś, bo wzywajka tego czegoś, o właśnie tego, wypada z Strange Portal. Okazuje się to tak zabójcze, że po prostu 2-3 uderzenia i po mnie. Nie będę dużo tutaj opowiadał i żalił się nad swoim nosem, no niestety nie nagrało się. Tak czy jak obiecuję, że wam to pokażę. A póki co idziemy na królową pszczół. Bo to jest jedyna rzecz, którą mogę teraz zrobić jak na spokojnie. Żeby nie robić zbyt dużych postępów, nie odblokować jakichś nie wiadomo czego nowego. Żeby się nie obraziła siostra, a jednocześnie coś, co spodobało mi się na odcinku. Ewentualnie, jeśli szybko się tym zajmiemy, to może delikatnie zacznę przebudowę. Bo nie wiem, czy wspominałem na odcinkach, czy nie. Ale będzie wielka przebudowa bazy. Może na streamach, może prywatnie, może na odcinkach. Się zobaczy. A póki co nie będę się przejmował niczym, tylko lecimy, gramy. W sumie dobrze, że zauważyłem to wszystko. Szkoda, że po jakichś 15 minutach ciężkiej pracy. No niestety, dwóch bossów nie zobaczycie. Nie wiem, co mam więcej mówić. Poza tym, że brawo ja, oczywiście. Brawo ja z tym moim zauważeniem faktu. Szkoda, że jak mówiłem, po 15 minutach, a nie od razu. Co to jest? No jakiś kolejny dziwny przeciwnik. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Ale mniejsza o to. Idziemy do dżungli. W sumie nie wiem, czy też widzieliście moje wyposażenie ogólnie, mówiąc już na odcinkach czy coś. Wszystko z latających wysp, super. Potrójne pióra harpie do rzucania. Nie dotyczy ich grawitacja, fajne. 19 obrażeń biją. Ale jak widzicie, łatwo krytyka strzelić. Zbrojka ze skrzydełkami. Wszystko z latających wysp. Mam też moje kaktusy ulubione oczywiście. Toporki, które kupiłem od kowala. I kokosy na super, bardzo krytyczną sytuację. I w sumie nie wiem, co jeszcze więcej mogę powiedzieć. Poza tym, że oczywiście tęskniłem się za Terrarią. Mogę być nie w formie, ale jednocześnie cieszę się z powrotu. W sumie mogę też powiedzieć, że mam przygotowane prawie już kolejne gry, które bym chciał wam pokazać, nagrać. Tylko, że po części albo próbuję się nauczyć w to grać jakkolwiek, żeby to miało sens, albo próbuję zmusić OBS-a do działania. Albo jedno i drugie, albo próbuję po prostu znaleźć sposób, jak tą grę uruchomić, bo mi nie działają. Tak, malutki teaser, spoiler, może chociaż bardziej teaser. Powiem, że jedna z gier, którą chciałbym wam pokazać, jest w sumie grą mojego dzieciństwa. Jakiś czas temu, w sumie dobra, jakiś czas też może być mało powiedziane. Kilka miesięcy temu była rozdawana za darmo na Steamie chyba. Ale gra moim zdaniem bardzo warta pokazania. I w sumie nawet
bardziej niż cała seria, to chciałbym zrobić z tego nawet jeden, dwa odcinki może. Jeśli się bardzo wyjątkowo dobrze przyjmie, to pokazałbym więcej. Ta gra, którą... Nie wiem, jak będę wspominał, jak będę na nią patrzył. Nie wiem, jak powiedzieć, no ale obecnie. Ej, co tam się dzieje? Łocie, panie, jakieś... Jakieś bybodztwo wielkie, złe, niedobre. A ja tu tylko chciałem puklową pszczół przyleść. Ja się mówi, że ja tu nie mam szans przetrwać. Nie. Narobiło się dużo niedobrego, nawet nie wiem z jakiego powodu. A może bym wiedział, gdyby, no nie wiem, nie minął prawie miesiąc, kiedy ostatnio w Terranii grałem? A w sumie prawie miesiąc. No, dwa tygodnie na pewno. O ile nie lepiej. Wow, Jezus. Nie, naprawdę, wybaczcie, ale nie wiem co... Aha. Pewnie jakiś pocisk. Tak. No dobra, mniejsza o to. Namieszało się mocno, narobiło nawet nie wiem co i jak. Miejmy nadzieję tylko, że królową pszczół pokonam i się nie skompromituje, nie wiadomo jak wielce z tym wszystkim. No cóż, tak już bywa. W szczególności kiedy ma się długą przerwę od gry. Od razu chce się z wysokiego cesz, tak to nazwę, zacząć. Dobra. Pewnie śmierć za chwilę. Ale może byłoby łatwiej, gdyby nie krwawy księżyc. No cóż, niestety. I łatwiej by też było, gdyby nie wpadał co chwilę w jakieś pułapki, kolce i inne rzeczy. Dobra, jabłko. Spokojnie teraz. Otworzę to właściwie. Ładne. Fajne. Nie będę ukrywał, nie wiem co to robi, bo nie czytałem opisu jakoś dokładnie. Wiem tylko, że dla druida. Dobra. No, nie no, muszę ciągle wpadać w jakichś wrogów. Jest ul, jest ul, jest. Znalazłem ula. Teraz tylko wkopać się bezpiecznie. Nie naruszając jednocześnie larwy. I walka z krową pszczół gwarantowana. Ale wcześniej to zwykłe pszczoły mnie nie dobiją. Albo w sumie coś innego, dobra, wiecie co, nawet nie będę ryzykował. Nie wiem skąd ja mam machoń, ale... No ale mam. Widziałem, że przyjście do dżungli będzie tak trudne. No cóż. Wygląda na to, że nie tylko ja się nie spodziewam wielu rzeczy, co w sumie... Dobra, nie wiem co ja mówię. Mój mózg chyba nie pracuje po dzisiejszym dniu szkolnym. Dobra. 350 na 350. To drewno, strasznie mało. Ale jest. Chyba łatwiej byłoby mi nawet zbudować już to z bloków ula. Dobra. Zabudowujemy wszystko blokami ula standardowo. A, nie można tego kłaść. Super. Inaczej je ogarnąć. Dobra. Mam grzypy. Choć odrobina dłuższej platformy będzie. Nie ogarnę totalus, po prostu mówiąc tak po mojemu. Ale muszę, więc zaczynamy bitwę. O, strasznie cicha jest. Dobra, dźwięki już są bardziej normalne. To się udało. I w ogóle stwierdzam, że... Chyba nawet ten multiplayer mocno utrudnia wielu bossów. Walczę tak teraz z tą królową. Powiem szczerze, walczyłem kiedyś ostatnio nawet, jak grałem sobie tak prywatnie z kumplami. Lepszy sprzęt, te same mody, a nawet więcej modów, które można powiedzieć, że buffują mocno Truera. Pełno mixu jakichś dodatkowych efektów. W ogóle super potęga i w ogóle. Winby. No nie umiałem pokonać. Podkreślam, graliśmy wtedy w trójkę bodajże. A teraz proszę. Mniejszy sprzęt. Jestem w stanie powiedzieć, że dużo słabszy nawet.
to jest proste. Nie wiem, co się stało. Powiem wam szczerze, nie wiem, co się stało. Czy jestem aż takim dobrym teraz graczem w Terrarię? Czy może to jest wina tego, że nareszcie przemapowałem niektóre, no, buttony, tak mówiąc, nie po polskiemu? Gdzieś zrekonfigurowałem sterowanie, nie wiem. Ale wszystko jest dużo łatwiejsze niż kiedyś. A podkreślam, mody mam te same, a nawet mamy mniej modów, które ułatwiają życie. Akcesorii też mam dużo mniej, takich dedykowanych czymkolwiek innemu niż... że co nazwę... jak mam to nazwać? Tak dogłębniej. Dobra. Chyba trochę za szybko pochwaliłem się. Tak, prawdopodobnie za szybko się pochwaliłem moimi wspaniałymi osiągami. Zaraz tutaj padnę. No chyba, że mi serduszko wypadnie z czegokolwiek. No, nie! Sam wskoczyłem na swoją śmierć. Dobra. Tam sobie na to zasłużyłem. Tak więc musimy jeszcze raz to zrobić. Ja się nie poddam, ja to pokonam. Nieco. Dobra, tylko gdzie to jest? O, potions i teraz... nie... to tylko tych... Assassin Potion. Nie umiem pisać. Nie. Nie. Też nie to. Nie dla mnie. Fajne, ale nie. Chyba nie ma niczego, co bym mógł użyć porządnie. No niestety. Tak więc będę musiał o własnych siłach sobie poradzić tam. Tylko zanim coś, to na pewno muszę uzupełnić zapas broni. Tak, tylko jak to się nazywa? Okej, dobra, trochę za mało tego. Jest, oczywiście, że jest. I robimy kolejną dostawę broni. Ile już tego natworzyłem. Dobra, starczy. Więcej nie trzeba. I lecimy dalej. Jeszcze jedno starcie z krową pszczół spróbuję pokazać. Jeśli się nie uda, może zajmiemy się czymś spokojniejszym. A jeśli się nie uda, to już nie wiem. Tym mógłbym wtedy zająć się przygotowaniem areny na Old Ones Army, czy coś tam. Dobra. Ewentualnie co to jest? A, dobra, już wiem, co to jest. Nawet wiem, gdzie go wezwać, powiem szczerze. Ale nie wiem, czy mam z nim jakiekolwiek szanse, bo z moich doświadczeń mogę powiedzieć szczerze, że jest dosyć trudnym bossem. Dobra, ale mniejsza o to. Tylko jeszcze zresetuję sobie tutaj wszystko. I leci ponownie. Mogłem próżnić sobie ekwipunek. A oczywiście, znowu nie pomyślałem o tym. Naście minut nagrania. Pomyśl sobie, że już bym kończył odcinek. Dobra, nie 11, już 14. A w tym momencie kończyłbym odcinek, gdyby nie mój wspaniały po prostu ruch. No. Zamiast przerzucić na nagranie, to miałem na starym kluczu streamienia, na starym profilu do streamów wszystko ustawione. A ty nie zorientowałem, że jest nie tak. No cóż, bywa i tak. Dobra, lecimy, lecimy, szybciej. Bo w tym królowa pszczół chciałbym, żeby była już zakończeniem dzisiejszego zmagania. W szczególności, że nie wiem, czy wspominałem, czy nie. Dobra, już się plączę. Powtarzam, no ale ogólnie mam jeszcze parę innych gier do przygotowania. I jestem nawet w 100% przekonany, że większość z nich jestem w stanie nawet już... powiem sobie, że wam przedstawić. Więc fajnie by było.
Rzeczywiście mówię, że byłbym w stanie, a nie, że to zrobię, bo... wiele jeszcze części... tak nazwy planu nie jest dopracowane, na zasadzie tutaj niby mogę, ale... czy OBS to przechwyci do końca, czy nie będzie problemów, czy sterowanie, czy nie ma lagów, czy wszystko, no rozumiecie, takie... pierdoły. Ale żeby nie było na dniach, możecie się spodziewać gry, której jeszcze nie było. I w sumie takie jeszcze delikatne zachęcenie. Gry, która już była. I nie mówię tu o Terrarii, nie mówię o Sekiro. W sumie... no może tyle. Nie mówię o Terrarii, nie mówię o Sekiro. Jaka gra? Kiedy? Po co? Dlaczego? Z jakiej przyczyny? Z jakiej okazji? Dowiecie się, jak to wróci. W sumie jak będzie, bo w sumie trudno powiedzieć o grze, żeby, o tej grze, żeby wróciła. No, ale rozumiecie chyba, o co chodzi, już się plączę w swoich słowach. Standard po prostu. Jogar totalny. Mogłem Beozar wziąć, bo przynajmniej nie było zatrucia. Dobra. A w sumie i tak ten ulicz jest bezużyteczny. Jakiś czas chociaż, więc... wracam po monety. A czemu biję kilofem? Tyle tych piór harpi, że już nie wiem, czemu ja biję czymkolwiek innym niż tymi piórami. Super, kolejny prezent natury. Ten dar natury, nie wiem, jak to się nazywa po polskiemu. Jak mówimy, to mogę mówić, jak to się nazywa w moim odczuciu. Bo gram po angielsku i zbyt prędko ja nie zmienię chyba nazwy. Że jakiej nazwy? No, Terrarii na angielskim. W sumie tu nie trzeba prawie nic znać językowego, żeby w to grać. A nie ukrywam, znam parę polskich nazw, które mnie... powiem... tak... wymijająco po części, ale... powiem, to jest ciekawy stan emocjonalno-psychiczny. Co jest? Ty... albo larwa jest głęboko pod... ja, jest pod miodem. Nie wiem, jakie to mam zrobić. Jeśli bym pozbierał machoń tak porządnie, to może nie było problemu. Właśnie, pozbierał machoń. A wspaniały ja, zwany Gwiezdnym Kluczem, zwany Starkejem, bardzo znany jako Starki, kiedyś ktoś mi tam pisał, po prostu... tam w sumie nawet nie tyle co pisał, co na czacie mówił. Jak gadałem sobie, że w sumie mój nick się pogodowo wymawia Starki, nie Starkej, czy coś. Ja jestem świadom, ja wolę jednak po swojemu mówić. To. I w sumie to nie wiem, co nawet o tym wspominałem. Może lepiej skupię się na zbieraniu machania, a nie na gadaniu bzdet. W sumie wiem, że nikt tak tu nie jest dla mojej papeliny, tylko wszyscy, jeśli już chcą zobaczyć, jak bardzo nie umiem grać w Terrarię. Dobra. Machania powinna wystarczyć. To co za płonąca mrówka? Zanim to dla bezpieczeństwa się tu zamknę się. Idealnie nad miodem zrobię platformę. I tego gluta chyba, żeby mi przeszkadzał szkieleta, wkładam w ten sposób, bo jednak wolę nie ryzykować tym, że nagle, no nie wiem, rozbiję larwę, kiedy tego nie będę chciał. A wiecie, znając mnie, to jest wielce prawdopodobne. Dobra, jedna platforma tutaj, drugą bym dał gdzieś tutaj. Nie wiem, na co mi ona będzie, ale... tak, chciałem ustawić platformę, to oczywiście, że krzywo wyjdzie. Chciałbym robić krzywo, to nigdy nie będzie krzywo. Dobra. Mógłbym na pewno oszczędność pójść, ale zostawię jak jest. Dobra, chodź królówka. W sumie królówka. Dużo zabój właśnie na królową królówka czy coś tego typu. Już nawet nie wiem, czemu mówią krówka. Chciałbym po prostu nawet znać genezę tego, dlaczego mówią tak, a nie inaczej, czy coś, ale... udało się ej, ja mogę zatruć królową pszczół! Ale nie wiedziałem o tym. Czemu ja nie widzę tych pszczół? Mam ekran bardziej przybliżony, niż się może wam to wydawać na nagraniu. A mimo to nie zauważam tych malutkich pszczół. Thank you.
Dobra. Pokój. Pokój. Nie jest tak źle, jakby mogło być. Mogło być gorzej. Może się uda. To mi tak była już dobra okazja na wypicie mikstury. Tam był dużo lepszy do walki. Ale nie będę narzekał, przynajmniej znalazłem kolejny. To w sumie znalazłem, no znałem już go wcześniej, więc są takie znalezienie jak nic, ale... Czemu ja jabłka wcześniej nie zjadłem? No to jabłko bardzo fajnie zwiększa obrażenia. Jak na coś, co można tak po prostu zdobyć gdziekolwiek. No i dobra, to koniec. Mam za mało życia, żeby to przeżyć. Już mówię szczerze. Znowu będzie blisko, ale niestety. Wygląda na to, że będę musiał przygotować się lepiej na walkę. Dwie próby, dwie nieudane. Następny odcinek już będzie pokonanie królowej pszczół i w sumie pozostałych bossów, których dzisiaj już pokonałem, ale okazało się, że no nagranie przepadło. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. No i oczywiście trzymajcie się. Hej!